Przyjaciele, słowo Pan w naszym kraju nic nie znaczy. Ono nie jest warte nic. Pan to każdy mężczyzna, który kończy 18 lat i dostaje dowód. Pan Zdzisio, pan Henio, każdy sąsiad. Pani to każda kobieta, która kończy 18 lat i dostaje dowód. Kiedy głosicie ludziom Ewangelię, kiedy głosimy Ewangelię, nie pytajcie, czy wierzysz w Pana Jezusa, bo większość ludzi w tym kraju, która wyrosła w kulturze religijnej, powie tak i ich myśli koncentrują się na Jezusie historycznym. Zapytaj, czy wierzysz w panującego Jezusa za każdym razem, kiedy będziesz miał wypowiedzieć te słowa, zamień słowo Pan na panujący dzisiaj. Czy wierzysz w panującego Jezusa?